kochani. Kiedy przychodzimy na świat, jesteśmy jak diament, wszyscy. Niepowtarzalni, wyjątkowi. Każdy błyszczy się swoim niepowtarzalnym, jedynym blaskiem. Każdy jest piękny. Dzień dobry, nazywam się Justyna Lewicka-Szczęsna, jestem nauczycielem w klasach 1-3 i jest mi niezmiernie miło, że mogę się dziś z Wami podzielić, drodzy uczniowie Zespołu Szkół imienia Marka Gotańskiego w Inowrocławiu, moją autorską bajką, bajką o diamenciku, w ramach oczywiście akcji Zaczytajmy się w Gotanie. Kochani, kiedy przychodzimy na świat, jesteśmy jak diament, wszyscy. Niepowtarzalni, wyjątkowi. Każdy błyszczy się swoim niepowtarzalnym, jedynym blaskiem. Każdy jest piękny. Jednak w trakcie życia słyszymy różne rzeczy na nasz temat. Niektóre zaczynamy wierzyć. I one przysłaniają nasz blask, nasz wewnętrzny diament. Sami sobie powiedzcie, co taki diamencik może usłyszeć. Ale powiem Wam też, co taki diament już słyszał. Jesteś brzydki. Nikt Cię nie lubi. Jesteś gruby. Przez Ciebie są same problemy. Nie kocham Cię. Ten ciężar przykrywa ten nasz diament. Jest, ale przecież ten diament nadal jest diamentem. Tylko czy on pamięta o tym? Bo mu ciężko. Co możemy zrobić, żeby diament przypomniał sobie, jaki jest wspaniały? Może krzyczeć mu: diamencie, jesteś cudowny, jesteś wspaniały. Chyba tego wszystkiego jest bardzo dużo. Jest inny pomysł. Odkryć każdą chusteczkę, zamieniając stwierdzenia. Skoro byłeś brzydki, ty jesteś piękny. Lubię Cię. Uwielbiam z Tobą spędzać czas. Zawsze masz coś wspaniałego do powiedzenia. Kocham Cię. Diament znów jest diamentem. Przytulcie go na chwilę. Przytulcie go do swojego serca i pobądźcie z nim. Czyli pobądźcie ze sobą. Dziękuję Wam, kochani. Mam nadzieję, że bajka Wam się podobała i zachęcam Was, żebyście w wolnej chwili poćwiczyli sobie i sami sobie opowiedzieli taką właśnie bajkę. Dziękuję Wam serdecznie. Pa, pa.